No więc Wojtek, witaj w 52. jubileuszowym, prawdziwie jubileuszowym... Od... Jubijanuszowym! Jubi... Ustaliliśmy w poprzednim Przepraszam. odcinku. Przepraszam. Jubijanuszowym. Jubinau Januszowym odcinku 52. po roku. No jest już rok jest już z podcastu. Nie da się tego ukryć. Jest to niesamowite w ogóle, że rok minął. I po pierwsze, że minął tak szybko. No, to prawda. Ktoś dzisiaj napisał mi na Twitterze, że... A pamiętaj, jak Wojtek na spotkaniu linkowym mówił, że będzie nagrywał pilotażowy odcinek dzisiaj, czy coś takiego? Aha, e... no tak, bo to w ogóle było w czasie, kiedy jeszcze były linki. No. E, ja w tym roku już linki skończyłem, ale mówiłem o podcaście. No tyle się wydarzyło od tamtego czasu rany w ogóle to nagrywam w czwartek 12 marca, 11 marca 2014 roku o godzinie 9.04. Wojtek gdy napisał Elo Mordo, przesłuchałem cztery odcinki ATP, widzę nas w tym robimy podcast. I tak, tak zaczęła było. się najpiękniejsza przygoda mojego dotychczasowego życia. O, To krótkie życie, ale, ale bardzo to no, widać, no, i 122 tak mojego życia to ten podcast, nie? No, to prawda, to prawda, faktycznie. No. E, no, myślę, że to niesamowita historia w ogóle, yy, ale to zacznijmy, może, od najważniejszych rzeczy, co? Później będziemy wspominać. Zacznijmy, może, od tego, jak powinien odcinek się zacząć, Wojtku. Zacznij, zacznijmy tak. od tego, że to są nasze urodziny. Tak. Więc e, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, powinniście ubrać garnitur, panie powinny ubrać pięknie suk piękne suknie balowe. Ja mam muszkę. Ja mam też muszkę. E, poprawić, król... poprawić wąsa, jeśli tak. ktoś posiada. E, no i myślę, że możemy zacząć właściwy odcinek, 52, e, w należyty sposób. Wojtku, brawo, Berblę, nastojąco. Berblę, tak, nastojąco, brawa dla ciebie, za to, że. E, ja Tobie też brawo. E, no to jedźmy z tym 52 odcinkiem. A teraz coś zupełnie innego. Jest podcast. Także jak już zauważyliście, mamy nowe intro, które będzie nam towarzyszyło prawdopodobnie przez następne 52 odcinki, albo do momentu, w którym się znudzi nam i stwierdzimy, że potrzebujemy innego intra, albo ktoś nam wyśle jakąś propozycję i się w niej zakochamy po prostu. Tak. Eee, zanim zaczniemy odcinek właściwy, właściwy. Eee, chciałbym tylko przypomnieć, że ten odcinek sponsorowany jest przez Iglu Software i o tym sponsorze będzie dalej yy, więcej w, dalej w podcaście, jak tam on będzie się toczył do przodu. Tak e, w pewnym momencie pojawi się informacja, e, co to jest Iglu Software i co się z tym robi. A my mamy parę. I wtedy cofniemy się w tył do tego tematu. Tak, dokładnie to zrobimy. Ale zanim zaczniemy odcinek właściwy, w którym mamy temat, mimo tego, że to jest rocznicowy odcinek i moglibyśmy zanurzyć się w wspomnieniach z e, zamieszłych czasów, mhm. nic bardziej mylnego, mamy, te... mamy, mamy parę ogłoszeń na początek, jednak. Tak. E... To od którego wojtku zaczynamy? Tak, jak jest na naszej liście. Tak, jak jest na, na naszej liście, bo jakby, no, zdajecie sobie pewnie sprawę, zaraz pewnie Orzech rzuci y, cyferkami. A właśnie, może rzuć cyferkami najpierw, bo to, to jest coś, co, co dzisiaj mi y, otworzyło twarz i ja nie mogłem jej zamknąć przez godzinę przynajmniej. 52 odcinki, dwie, dwie tak. osoby, cały rok, tak. 400 tysięcy tak. pobrań, 21 <noise> terabajtów danych. To ja nie mam tyle w komputerze, żadne ja ja nawet tyle w cloudach nie mam. Nawet nie masz tyle w backupach. No nie, no nie mam. mam e, w backupach mam piątkę. A widzisz. E, więc to, to są niesamowite e, ilości danych, które zarówno my daliśmy Wam, jak i Wy wzięliście Ej, no nie, nie, my no nie daliśmy bo... aż tak dużo. Nie wiem, ja, ja sprawdziłem ile daliśmy i to tam było parę, tam chyba 2,5 gigabajta czy coś takiego. W sumie. Średnio tam liczyłem, że to jest 50 megabajtów na odcinek, nie? Nie no tak, ale wiesz, no my, my wysyłamy te dane, więc od nas idą. To serwer Zenboxa tam wysyła do Was, wy pobieracie, więc wiecie, no, to jest w ogóle dla nas mega fajne, że chciało Wam się pobierać tyle danych. No w sumie mi by się nie chciało. W, su w sumie tak, 21 terabajtów to wiesz. E, o, ale zebrała się jest, wokół Jestem nas... ciekaw innej rzeczy, skoro to jest 21 terabajtów, tak? E, no. Czyli 21 razy 1024. E, I to są gigabajty, 21, tysięcy, 21 tysięcy 500 gigabajtów. E, mm -hmm. Razy 1024 to jest 22 miliony. No, zakrągnijmy, 22 miliony megabajtów. I żeby ściągnąć to na łączu, 250C e, UPC, potrzebowalibyśmy e, około miliona godzin, jeśli dobrze liczę, no bo 22 megabajty na sekundę mam pobieranie w dwie, e, 250C. Czy coś takiego. No, no, no. Albo ostatnio taki miałem transfer, więc to jest milion sekund? Tak? No, na 60. Dobra, nie róbmy tej matmy, bo się pogrążymy. Jeszcze wiesz, sobie zaraz ci wytkną, że bity, bajty, coś tam, coś tam. Przecinek w I... miejscu i źle, źle tak. przestawiłeś Xa. W każdym razie bardzo mnie cieszy to, że wiesz, bo mówimy o cyferkach i mówimy, mówimy o tym ile danych, a tak naprawdę... Dla mnie najważniejsze jest to, że zbudowaliśmy wokół siebie jakąś taką niesamowitą społeczność. I to jesteście właśnie wy, którzy nas słuchacie co tydzień i jakoś nie wiem, niesamowite dla mnie jest to, że was to nie nudzi. I są tutaj ludzie w ogóle, którzy. Chcecie więcej. Są tutaj ludzie, którzy przez 52 odcinki są z nami, że w sensie zaczęli, wiesz, jak puścił, tak. puściliśmy pierwszy odcinek, to. Jakby od samego początku są, słuchają, i mimo tego, że teraz wychodzi 52, to są na bieżąco, znają już te inside joke, już pyta pytają na przykład, dlaczego 49 nie był jubileruszowy? <grytanie> tak, no to to jest bardzo ważne pytanie, faktycznie. No dla, dla mnie no mi to sprawia ogromną przyjemność, że to takie gadanie może sprawić też innym osobom przyjemność i słuchanie tego, co mamy do powiedzenia was wprawia w miły nastrój, bo zwykle do, dowiadujemy się, że śmiechacie w tramwaju, co, co jest chyba najśmieszniejsze z tego wszystkiego, że, że właśnie tak się udaje. O, ciekawostka statystyczna. Większość z was jeździ tramwajami. O, to prawda, tak, bo ma, chociaż część osób jeszcze autobusy, ale rzeczywiście te tramwaje. są. bardzo mało osób metrem. Nie? Bardzo mało osób metrem, ale także, jakby z chciał chciał wtedy kto czym jeździ, nie? Dysponujemy. To prawda, to prawda. Także ja, ja się bardzo cieszę i właściwie co, kochamy Was wszystkich, każdego z osobna, wszystkich, którzy nas słuchają, wszystkich, którzy nam mówią miłe słowa, wszystkich, którzy mówią nam też konstruktywną krytykę albo mówią Mówią, że nie mieliśmy racji w jakimś odcinku, bo dzięki wam, myślę, że z odcinka na odcinek staramy się być coraz lepsi yy, i kurczę, no, ta przygoda trwa dalej, bo bez was w ogóle nazwy nie, nie zamykamy nie, no, się jeszcze i nie zamykamy się jeszcze. Tak jak e, lekko ostrończy chcemy zrobić tysiąc odcinków, <śmiech> <Nie>. <śmiech> to przynajmniej przynajmniej nigdy nie powiemy, Potem że będzie drugi że sezon, Potem będzie drugi sezon. Tak jest. W każdym razie, bo taki bardzo długi wywód, a tak naprawdę chciałem dążyć do tego, że czujemy razem z Orzechem, że audio to za mało. Przechodzimy na nowy poziom, przenosimy nasz związek na nowy poziom. Tak, przeniesiemy ten związek na nowy poziom. Mam nadzieję, że to w ogóle wszystko wyjdzie i, i się uda, ale plany są takie, że to, to zaczęło się od tego, jak Orzech poszedł na dietę. To źle się zaczynają te historie, ale... Ale tak było. Zaczęło się... Znaczy powiedzmy może już w ogóle najpierw co, a potem dlaczego i kiedy to powstało tak w maju e, i tak. mówimy to, żebyście też nas pilnowali, i my sami będziemy musieli się pilnować, bo nie chcemy zawieść waszego zaufania i nie zrobimy tego. A ja powiem teraz, że to będzie przed 18 maja, a zaraz wytłumaczę dlaczego, ale mów dalej. W maju ja podejrzewam, że to będzie początek maja, ale taką mam tylko nadzieję. W maju mhm. pojawi się pierwszy odcinek czegoś nowego. Co nie, tak. co nie będzie Jesło e, z podcastem. Tak. Co będzie Jesło z czymś. Co będzie mm -hmm. ze mną i z Wojtkiem, i będzie na tak. YouTubie. I będzie miało formę wideo. O nie. O nie. Także tak Jesło wchodzi w, w wideo i celujemy w maj, e, że pojawią się nasze pierwsze odcinki. E, nie chcemy zdradzać jeszcze szczegółów, jeśli chodzi o formę, czy będziemy trwali też godzinę na wideo. Nie, nie będziemy. E, Kill me now. Ale, ale tak, chcieliśmy Wam powiedzieć i chcielibyśmy, żebyście byli pierwsi, żeby nas tam okrzyczeć, że coś zrobiliśmy źle. I może zrobimy tak, że na przykład tylko nasi słuchacze dostaną odcinek wcześniej niż wszyscy, że puścimy go niepubliczny. Puścimy tylko do osób, które nas słuchają i wiesz, poprosimy na przykład fanów na Facebooku, żeby wysłali nam w komentarzu jakąś cyferkę magiczną w jednym odcinku. I jak dostaniemy tą cyferkę, to wtedy wysyłamy w zamian linka do wideo. Albo, albo powiemy na początku odcinka bitlik, ukośnik, hasło jakieś. O, na przykład. No właśnie, możemy tak Janusz zrobić. Ja mam już podcast. E, także to jest pierwsza wiadomość, a zaczęło się to tak, bo ty zaczęło się tym mówić, Wojtku, to ja dokończę. Jak wszedłem mm -hmm. na dietę, stwierdziłem, e, powiedziałem Wojtkowi Wojtek, jak będę miał 88 kg na wadze, to zaczynamy robić wideo. Bo wtedy będziesz piękny. E, I 88 kg to było 22 kg od momentu startu diety, mniej? Chyba coś takiego. Nie wiem, są ludzie, którzy no. mają Excel, więc mi powiedzą. E, generalnie stwierdziłem, że 88 to jest taka piękna cyfra i zbliżam się do niej nieuchronnie, i prawdopodobnie wybije ona. No właśnie w tym mniej więcej tak, czasie. Ona Dlatego wybije, maj ona wybije tam za jakiś się... tydzień, ale no ten maj będzie hmm. wtedy taki pewny. Dokładnie. E, także tak, nowa przygoda się zacznie. Mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami e, i, i tym razem będziecie oceniać nie tylko to, co gadamy, ale też jak wyglądamy i jak pokazujemy swoje ryjki. Ale... Dlaczego Wojtku ja do... przed 18... 18 maja? No właśnie, bo teraz przechodzimy bardzo płynnie do kolejnego tematu. E, jest to o dziwo w ogóle niesamowite jest to, że nie opuściliśmy żadnego tygodnia z tych wszystkich tygodni, które szczególnie w ostatnim czasie trwały, bo ja miałem w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo dużo pracy i to jeszcze się nie skończyło wcale, bo właściwie dopiero co się zaczęło, ale dzisiaj mamy jeden z większych etapów za sobą. Otóż uruchomiliśmy zapisy do Akademii Video razem z Kubą Jankowskim, z którym robimy projekt, który się właśnie tak nazywa. Duża sprawa, naprawdę duża sprawa, bo zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę na YouTube albo na przykład już tą przygodę zaczęli, ale nie są zadowoleni ze swoich wyników i chcieliby po prostu zdobyć więcej umiejętności. Zapraszamy takich ludzi do Akademii Wideo. Zapisujemy się na stronie akademiavideo.pl. Wypełniamy formularz. Przygotowujemy też wideo, bo to jest dość ważne, bo chcielibyśmy zobaczyć, czy jak ktoś się zachowuje przed kamerą, czy czuje się swobodnie, i tak dalej, więc to wideo ma absolutnie dowolną formę. Może być nakręcone komórką, nie ma żadnego problemu. Ale chcielibyśmy po prostu zobaczyć, jak mówi ta osoba, która się zgłasza. Czy się dużo uśmiecha? Taki protyp, uśmiechajcie się dużo. Czy, no i generalnie, czy jest wszystko OK. Takie zgłoszenia zbieramy przez 3 tygodnie, czyli do 2 kwietnia. Wtedy zamykamy już formularz i ostatecznie wybieramy z tych zgłoszeń 30 osób, które zaprosimy do Warszawy na taki już powiedzmy casting. I po tym castingu wybieramy ostatecznie 15 osób, które zostają uczestnikami Akademii. I z tymi 15 osobami, właśnie 18, około 18 maja yy, zamykamy się w domu szkoleniowym i nie wychodzimy z niego przez następny miesiąc. <laughs> Więc dlatego musimy wypuścić pierwszy odcinek, przynajmniej 18, najpóźniej 18, bo później będzie mnie bardzo mało w internecie, bo będę siedział z naszymi uczestnikami w domu na Wilanowie yy, i będziemy się szkolić. I taki bootcamp to tak nazywamy bootcampem trochę, bo, bo myślę, że, że najbliżej temu projektowi do takiego bootcampu czy hakatonu, tylko że trwającego miesiąc, a nie, a nie dwa dni czy 48 godzin. I po tych wszystkich szkoleniach rozjeżdżamy się do domu. Nasi uczestnicy w ogóle dostają od nas sprzęt, dostają od nas na pierwszy rok takie finansowanie, tak żeby mogli absolutnie w 100% się skupić na produkcji materiałów wideo. Więc to jest generalnie gruby temat. Więc jeżeli ktoś się zgłasza przez formularz, to od razu mówię: Pamiętajcie o tym, że musicie wyjąć miesiąc ze swojego życia, właśnie na przełomie maja i czerwca na to, żeby siedzieć z nami w domu, uczyć się. Weekendy są wolne, więc ewentualnie w weekendy możecie wyskoczyć do rodziny. E i, 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 a oprócz tego, no, zmieniamy swoje życie i zaczynamy faktycznie przygody na YouTubie i to tak na, na dobrą sprawę. No, to, to są dwa lata współpracy, dwa lata pracy nad kanałami rozwoju, y, ciągłe feedbacki, ciągłe rozmowy. Co miesiąc się spotykamy przez te dwa lata, żeby rozmawiać właśnie o tym, jak ten kanał się rozwija, y, czy warto dalej iść w ten format, czy może coś zmienić, czy może y, trochę go przeformatować. No, Będziemy generalnie i my mentorami, i osoby, które będą szkolić naszych uczestników, też będą wspierać ich w dalszym rozwoju na YouTube. Więc temat jest naprawdę gruby. Rzeczy, które dookoła tego musieliśmy przygotować z Kubą, jest absolutnie mnóstwo, więc walczymy dalej. To jest dopiero początek, ale mamy pierwszy taki duży krok za sobą, więc bardzo się cieszę, trochę mogę odetchnąć. Ale jutro też wracam do pracy i niestety też dalej orka. W każdym razie zapraszamy w ogóle wszystkich, którzy nas słuchają. Jeżeli czują w sobie talent i chcieliby spróbować czegoś totalnie nowego, no to myślę, że to jest bardzo fajna szansa, żeby, żeby to zrobić, bo chyba nikt wcześniej nie inwestował aż tak w rozwój młodych ludzi i w rozwój tych talentów no bo nikt wcześniej nie rozpisał takiego projektu, który nie kończy się tylko na castingu, że tam wiesz, jedna osoba wygrywa i o, super, dostał sprzęt, albo dostał kasę, albo dostał samochód, cokolwiek, nie? Tylko my faktycznie casting to jest początek, to jest preludium do faktycznie tego prawdziwego projektu, no bo projektem są a, szkolenia przez miesiąc, a później dopiero dwuletnie, dwuletnia praca nad kanałem, także to jest, no, bardzo poważna decyzja, ale zapraszamy absolutnie wszystkich, którzy są, chcieliby ją podjąć i, i, i spróbować totalnie nowego życia. A myślę, że Kuba Jankowski akurat może powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawe życie youtubera. Tak, I tak, my... potwierdzam, potwierdzam. I my też będziemy mogli to powiedzieć. No bo też wystartujemy z tym YouTube'em trochę razem z Akademią, ale myślę, że to będzie też bardzo fajna przygoda, bo będziemy mogli czerpać trochę z doświadczeń zarówno naszych z tego domu. Kreatywnych pomysłów naszych uczestników. Może rzeczywiście zaangażujemy część z nich do produkcji materiałów wideo, wiesz, takich typowo technologicznych. Może trafi nam się w ogóle ktoś, kto lubi nowe technologie. Jeśli nam trafi konkurencja Wojtek, co ja liczę na Ciebie, że Ty zrobisz z nic trzeba. Dobrze. Po prostu go wezmę do nas i będziemy robić razem, i to co? będzie najfajniejsze. No dobra. No tak, tak to działa. No. E, także. Mafia Bardzo... mówi to samo. <laughs> tak, albo betonowe buciki, albo jesteś z nami tak z Uberem podobno zrobili w ogóle nie wiem czy wiesz że generalnie wy, wywozili tych kierowców co Uberem jeździli na Sycylii gdzieś na wiesz, jakieś nad rzekę i mówili, że no stary, masz do wyboru, albo jeździsz dalej z Uberem i to znaczy nie jeździsz dalej z Uberem, bo wylądujesz tutaj w rzece z betonowymi bucikami, albo y, po prostu jeździsz jako taksówka y, zgodnie z mafijnymi zasadami. Okej, okay. y, okay. no więc zabili generalnie biznes Ubera na Sycylii. Taka ciekawostka. W każdym razie zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli jest mnie mniej w internecie w ostatnim czasie, to to jest właśnie ten powód. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę o nim opowiedzieć, bo najtrudniejsze czasem jest to, że wiesz, że szykuje się jakaś bomba ale nie możesz jeszcze powiedzieć, bo jest jeszcze za wcześnie. Szykowała się, udało się zrobić pierwszy krok, teraz idziemy robić kolejne, ale zapraszamy wszystkich do zgłaszania. Nagadałem się, wystarczy. Jak chcecie więcej się dowiedzieć, to na dole będzie link. Maciek na dole będzie link. Maciek Budzik zrobił z nami bardzo fajny wywiad. Myślę, że te 21 minut możecie sobie poświęcić na nawet na przesłuchanie. Wystarczy, jak będziecie słuchać, bo wizualnie to po prostu jest, są nasze rejki. To nic ciekawego, ale, ale warto posłuchać o samym projekcie, dowiedzieć się czegoś więcej. Także zapraszam serdecznie. A teraz możemy przejść już wreszcie do naszych tematów. Tak, czyli tego, że jedziemy na IM. <laughs> Jedziemy na IM. Ten odcinek wyjdzie w piątek? Ten odcinek będzie w piątek i to będzie dzień dokładnie przed y, naszym wyjazdem, bo jedziemy w sobotę nad ranem o 8 rano. Wsiadamy do I busa. Robimy to specjalnie dla Was, żebyśmy mogli się z Wami. Kogo ja oszukuję? Żeby co? Y, jedziemy specjalnie, żeby spotkać się z Wami. To będzie nasze urodzinowe spotkanie na IM. Myślę, że przyjedzie dużo ludzi. <laughs> Słuchajcie, robimy takie urodziny w Katowicach. Spodek, sala kongresowa taki tam, tam, małe miejscówki. No Generalnie na tak, że tam ktoś tam będzie grał w gry i jakieś tam tego. Nie, nie, załatwiamy, wiecie, komputery, organizujemy przy okazji jakieś ten, walki między, między różnymi drużynami z tego środku. Parę świata. No w ogóle, pa, przyjadą, parę, parę po, w ogóle po, film się, stwierdziło, nie? że ona tam, że tam jakieś stanowiska położą e, i w ogóle. No. Więc jakby spoko, nasze urodziny będą tak, podejrzewam, całkiem fajne. Więc jakby ktoś z was jakby był na IM-ie w tym roku, czyli jutro i pojutrze, jeśli słucha nas w piątek. Tak. Albo dzisiaj i jutro, jeśli słuchasz w sobotę, albo y, dzisiaj, jeśli słucha nas w niedzielę. Y, dzisiaj chyba. Albo chciałeś powiedzieć znowu. byliśmy w weekend, więc sorry, jeśli słuchasz nas w poniedziałek? Y, no tak, ale poznacie nas po bardzo fajnych bluzach czerwonych. Z tyłu mamy swoje, e, swoje pseudonimy. Orzech ma. Orzech po prostu. <ślesk> 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 ale tak. Ja mam swój, sześć z dziewięć, zła, możecie nas łapać. Typowo, nie? Mamy pseudonimy, e, tak jest. Orzech na przykład ma Orzech napisane. No. Dobrze, w każdym razie będziemy tam, jeśli chcecie się z nami spotkać albo, e, albo gdzieś nas zobaczycie to podchodźcie e, bez stresu, e, zbijemy sobie piony i tak dalej i tak dalej. Więc będzie fajnie. Bardzo chętnie się z wami spotkamy, bardzo nam będzie miło. Zróbmy już teraz i... odcinek Wojtek. Tak, zróbmy teraz odcinek. Chyba, bo chciałeś bo mamy... tak, coś chciałeś powiedzieć coś takiego, że, że coś w Katowicach? Coś, bo tak, tak chciałeś wszystkim coś powiedzieć, ja ci przerwałem. Nie, nie, no w Katowicach ba bardzo, bardzo chcieliśmy podziękować przede wszystkim Intelowi za to, że nas zaprasza, a Asusowi za to, że dał nam bluzy i w ogóle jest nam strasznie miło, to bo A Asus to jeszcze ogóle... koszulkę dostałem od do Asusa, wiesz? Jakby ja to cały no. jestem ubrany. No Czy to jest jakiś, jakaś firma, która robi spodnie? Big <laughs> ten. Big Star na przykład. Ale nie, 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 technologiczna. Bo. A, bo aha, bo. bo nikt nie, patrz nikt na to bo nie. Bo mi wpadł brakuje jeszcze. spodni do tego zestawu. A, ma, a Majtki masz? Czy jest jakaś firma? Dobra. <laughs> e... No w każdym razie tak, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest tam bardzo miło. Jest i, I ta impreza jakby od zeszłego roku, ja byłem w zeszłym roku, ciebie nie było, ale czuję, że, że to jest właśnie, ona jest tak blisko początku. Pierwszego, czy to już był drugi odcinek, przecież, w którym opowiadałem o EM pierwszej edycji? Nie, 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 nie. nie. Mojej, to jest raczej? odcinek nie? pierwszy, czy... ukośnik drugi, a czyli pierwszy, czyli drugi, no. No, bo... no właśnie. My name is bo pierwszy, Swayze... pierwszy był, był pilota, pilotażowy. A drugi nazywa się Hi, my name is Swayze, and I'm no dancing właśnie. to Skrillex, no. Pamiętam? Tak, właśnie. I tam rozmawialiśmy o EM. E, dlatego. Ta impreza w ogóle jest bardzo bliska mojego sercu, bo bardzo dobrze mi się kojarzy zarówno z po prostu świetną imprezą, więc na to się szykuj orzechu, a oprócz tego no, właśnie z początkiem jest z podcastu i, i bardzo się cieszę, że, że ta historia trwa dalej i, i cieszę się z tego, że na no, no dzisiaj czyli w sobotę jedziemy razem, no i to jest mega fajne. Dobrze, więc była konferencja Apple. A. Była. W ogóle strasznie dużo tematów mamy, nie? Ale o tak? tej konferencji Apple to... No to generalnie, wiesz, no dużo... A, no dobra, no, dwa, pozoru, no, dobra no faktycznie. Ale była konferencja Apple'a i tak. oglądaliśmy ją chwili razem z iMagazine. I wszyscy razem zgodnie na koniec stwierdziliśmy, że Apple się skończyło. Oczywiście, to, to był taki okrzet. Przemek głowy. Pająk dzwonił do nas, robił telekonferencję i powiedział też, że się skończyło i żeby, żebyśmy przekazali wszystkim, kto nie słyszał, że się skończyło. Więc jakby, mhm. żeby wszystko było jasne, Apple się skończyło. Mhm. E, więc przy tym jakby skończeniu pokazali e, nowe MacBooki, nowego tak. MacBooka Retina 13, pokazali Apple Watche, e, okej, okay. mm, to wszystko. No i, no i tam A, troszeczkę podkręcili stary sprzęt. Jest jedna ważna rzecz, o której ja zapomniałem oczywiście, bo nie mam jej wpisanej, ja uważam, że jest Super Chiri e, Research Kit. I Okej, to jest tak, rzecz, która, która jest wszyscy fajnie. myślą, że nie ma tak naprawdę większego znaczenia, no bo co to jest, a tak naprawdę uważam, że to będzie świetne w zbieraniu danych faktycznie do, do leczenia chorób. Ale to mm, jedźmy, jedźmy najpierw z, ma z jedźmy, MacBookami. Jedźmy, Znaczy MacBook, MacBook, który pokazali jest dla mnie chyba najciekawszą rzeczą w ogóle z całej konferencji, poza Research Kit. A ja rozmawialiśmy o tym Ale w ogóle jeżeli MacBooku, chodzi o sprzęt. O dokładnie takim samym MacBooku rozmawialiśmy jakoś paręnaście odcinków temu, pamiętasz? No, jak były pierwsze plotki, że będzie dwunastka. Jak były pierwsze plotki, że będzie miał tylko jedną USB. No tak, faktycznie. Bo, bo ja wtedy zhejtowałem, wycie... powiedziałem, że to nie jest styl Apple. <laughs> że to nie jest styl Apple, no proszę. Eee, znaczy, no, dla mnie, ja już wiem, że nowe USB, czyli USB-C, to obracalne i totalnie nowe. Eee, to jest nowy standard na rynku. Nie od dzisiaj, ale w przyszłym roku prawdopodobnie wszystkie sprzęty, nie tylko komputery, ale też telefony będą prawdopodobnie wyposażone właśnie w to złącze, ponieważ jak wiesz, Apple pokazało MacBooka właśnie z tym jednym złączem, do którego potrzebujesz przejściówkę hehe, he beka kup za 79 dolarów, bla bla bla. Pomijam już w ogóle, że to są uprawnione heheszki. Bo to nie jest sprzęt, do którego masz podłączać zewnętrzny sprzęt, tylko to jest sprzęt ultramobilny. To jest taki iPad z klawiaturą i to też beka, ale pomijaj, pomijmy to na chwilę. Skupmy się na tym USB. I teraz, parę dni później, Google pokazuje Chromebooka Pixel drugą generację, który wygląda bardzo ładnie, jak poprzedni zresztą. Ma dotykowy ekran, jest troszeczkę cięższy, z tego co wiem, niż MacBook. Natomiast on też ma złącza USB-C. Dwa. Dwa. po lewej i prawej stronie. I tutaj to rozwiązanie bardziej do mnie przemawia, bo jakby dzięki temu nie musisz mieć przejściówki, żeby podłączyć zewnętrzny monitor i ładować ten, ten swój sprzęt jednocześnie z drugiego złącza zwykłą ładowarką. Natomiast przy okazji właśnie premiery chromboka, tego Pixela nowego. Pojawiło się wideo, które tłumaczy w ogóle to, jak, jak to USB-C działa, tak, i tam jeden z inżynierów powiedział bardzo krótko: USB-C to nowy standard na rynku, i on będzie, będzie używany nie tylko w komputerach, ale też w telefonach. Co oznacza, że prawdopodobnie pożegnamy mikro USB, i to jest rozpoczęcie rewolucji. Znowu, bo dla Apple to już jest, nie wiem nawet, która rewolucja, bo tych złącz mieli trochę w swojej historii. No ale, wiesz, było pierwsze przejście z tego 30-pinowego na lightningi, więc podejrzewam, że w iPhone'ie 7 będziemy już mieli USB-C. No, odnoszę takie wrażenie, bo to wszystko chyba zmierza do tego, żeby... Znaczy, ja w ogóle nie wierzyłem, że tak się wydarzy, bo uważam, że to jest bardzo redukcjonistyczne i okazuje się, że nie byłem sam w tym myśleniu. Jakby to jest, mhm. bo bardzo dużo e, powiedzmy osób z tych świadka myślało dokładnie w ten sam sposób co ja. Mhm. E, no ale wszystko do tego zmierza, żeby ostatecznie był jeden standard, który będzie do wszystkiego, tak? E, wiesz, podłączasz e, na przykład monitor USB-C podłączasz mhm. ładowarkę USB-C, e, ładowarkę do wszystkiego, nie? Komputer, telefon i tak dalej. No i mhm. ostatecznie ja będzie wyglądało to wszystko tak, że będziesz miał e, po prostu same kable USB-C, którymi będziesz podłączał każde swoje kolejne urządzenie. Jest tylko jedna rzecz, która mnie w tym kablu zdenerwuje i o tym mówiłem, z tego co pamiętam. No. E, że nie jest MagSafe. Dokładnie. No ja też, też uważam, że to jest krok w Bo tył, chodzi niestety. o to, że... E, ja tam chyba nawet zrobiłem taki dość duży rant w tym odcinku, że jak y, teraz MagSafe uratował mój komputer paręnaście razy, a okay. teraz przestanie to robić. I to jest mm -hmm. fakt, i chociażby dzisiaj już straciłbym te tego nowego MacBooka z USB-C, y, no bo się wypieprzyłem o kabel. <laughs> okay. No ale y, to jest R, więc on mi tylko pyknął i koniec, nie? Y, mm -hmm. No ale. No rozumiem, znaczy absolutnie to jest problem, który, yy, który będzie się pojawiał prawdopodobnie, może, może, ale tylko może yy, zrobią jakąś przejściówkę. Może na przykład w drugiej generacji będzie końcówka jakby yy, jakoś inaczej, że będzie wyjmowalna, że na przykład włożysz do środka tylko taką mini końcówkę, która yy, łączy się z samym kablem już właśnie za pomocą magnesu. Nie wiem, bo to, to, to by też było takie anty-Apple trochę, to by nie było wygodne, bo jak, jeżeli coś jest z końcóweczką taką malutką, którą gdzieś tam się wkłada, to wiesz, to, to Apple takich rzeczy nie robi. Znaczy, ja podejrzewam bardziej, że ostatecznie ładowanie tego MacBooka w drugiej, trzeciej generacji będzie się odbywało przez maty bezprzewodowe. Nie wiem, czy pamiętasz, już rozmawialiśmy o tym w zeszłym odcinku. Koleś nam pokazywał to, to pudełeczko od Della, mm -hmm. które to bezprzewodowe dokowanie komputera. I on mówił, że jeszcze nie ta generacja, ale następna będzie miała ładowanie bezprzewodowe, tak? Co oznacza, że wchodzisz do pokoju i sprzęt się ładuje. Myślę, że idziemy w tą stronę, co oznacza, że ostatecznie ładowanie sprzętu przez kabel... Odejdzie trochę w niepamięć, i wtedy będziemy podłączać do tego USB, właśnie nie, niekoniecznie ładowarkę, ale zewnętrzny dysk czy po prostu monitor. Może tak być? Liczę na to, bo wiesz, no, jakby pozbycie się kabli, których nikt nie lubi, to jest naturalny kierunek, tak. A jeszcze, jeżeli będziemy mieli jedno złącze i, i na przykład jedno, jeden rodzaj ładowarki, absolutnie do wszystkiego, no to będzie doskonała sytuacja. Na przykład, jeżeli monitor będzie w stanie oprócz tego, że pobierać obraz z komputera, ale jednocześnie go ładować, bo przecież monitory są podłączone do prądu normalnie, Albo to będzie drugą też rozwiązanie jakieś. Pobierać prąd z komputera, który byłby podłączony do prądu. Albo w tą, no, to, no teoretycznie. Chociaż nie wiem, czy nie za, nie za niskie napięcie. Albo zaraz mnie zjedzą, bo nie wiem, czy powiedziałem natężenie. dobrze. Czy to napięcie, czy natężenie. Nieważne. W Na każdym kolanach. Razie. <laughs> w Jezus. każdym razie tak. Ja myślę, że to jest absolutnie przyszłość. Cieszę się, że Apple nie jest sam z tym, bo okazuje się, że Google idzie dokładnie w tą samą stronę. Więc jeżeli Google idzie w tą samą stronę, to za chwilę inni producenci sprzętu też będą mieli u siebie USB-C, bo wygląda na to, że to rzeczywiście jest nowy standard. Bardzo się cieszę. Oczywiście to wymagać będzie od nas wymiany sprzętu mobilnego yy, lub wykupowanie przejściówek znowu. Ale to spoko, to jeszcze trochę czasu. Ja zakładam, że jeszcze jest dwa lata. Tak, prawdopodobnie tak. No wiesz, za dwa lata to my już będziemy mieli sprzęt yy, zupełnie inny. No, tak czuję. No, ja mam nadzieję, przybywany. że komputer stacjonarny raczej zostanie, ale, ale wiesz, poza tym... Inny sprzęt, no to, to wiesz, no tak, to tak. Mobilny czy coś, no wiesz, iPhone się wymienia raczej troszeczkę częściej, no, chociaż właśnie mniej więcej co dwa lata. IPada może rzadziej, ale ja też już czuję, że prawdopodobnie gdzieś tam za no, ty rok Ty masz może, trzy, czy dwa. trzy generacje do tyłu, jesteś, nie? Tak, tak tak naprawdę. No ja mam czwórkę. No więc jesteś, no dwie generacje do tyłu, tak? No, era no, era No. Dobrze, że ma retinę, bo przynajmniej można na niego ja patrzeć. Ja w ogóle zrobiłem super deal, bo ja jestem zero generacji do tyłu, jeśli chodzi o mojego iPada. No wiem, ale to, wiesz, miniacz to nie jest iPad. To jest takie, wiesz, zabawka dla dzieci. W każdym razie jeżeli chodzi o MacBooki, bardzo mi się podoba. Nie kupię go, bo nie, nie potrzebuję takiego sprzętu, ale doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie się znajdą tacy, dla których ten sprzęt będzie doskonały i cieszę się, że taki sprzęt powstaje line-up wszystkich MacBooków uzupełnił się o coś nowego o coś co odróżnia się od innych sprzętów też kolorystycznie, to jest zabawne natomiast no, decyzja o tym czy go kupić no, zostawiam absolutnie osobom, które się nad tym które stoją przed zakupem czy to jest, wiesz, bo to jest zawsze rozmowa a Kupujesz Apple'a czy nie kupujesz Apple'a? To jest pierwszy, pierwsza decyzja. A teraz zostaje decyzja, hmm, dać tyle kasy za to, że jest lekki, a może kupić Era. Ale R już nie jest taki nowy. Teraz dostał, co prawda, jakiś update tych procesorów, ale to nadal jest R i nadal na przykład wieje ci wiatrem i ma ten głośny. Wiatraczek z tyłu, i może chcesz mieć coś cichego, i tak dalej, i tak dalej. Tych problemów jest dużo. No, wszystko zostaje w Waszych portfelach. No. Albo, albo nie zostaje. Ale y, Apple pokazał komputer, który jest moim następnym komputerem podczas tej prezentacji, więc jakby ja się cieszę. Okej. Okay. No, Ale dobrze, nie ten. No to się ja cieszę. nie kupię tego oczywiście. <laughs> Okej. Okay. No, w porządku, ale yy, generalnie podoba ci się ta koncepcja? Tak, tak, no, bo, znaczy ja nie jestem do końca przekonany ten procesor, czy on będzie taki naprawdę super, na filmikach w ogóle nie działało to jakoś tak mega szybko, no ale to są prawdopodobnie, wiesz, przedprodukcyjne tam mm, urządzenia. Mm, no. Ekran spoko, klawiatura ta nowa też fajna, nowy touchpad w fajny sposób jakby. Bateria. Nie wiem, czy powiedziałem, że bateria, że spoko. Ale bateria też spoko. Tylko, że ten komputer jest dla mnie useless, dlatego, że ja naprawdę korzystam z tych wszystkich usb ków i wszystkich wejść, które mam w komputerze. Chociażby do tego, żeby podłączać często dysk zewnętrzny, mhm. czy, czy cokolwiek. I o ile noszenie kabla to jest jedna sprawa, to kolejna przejściówka, w których mam już parę, dwie do iPhone'a, wiesz, to jest już. Mhm. To już jest tłumacz No i. Następny komputer będę wybierał z myślą do tego, że to, że to musi być moja potężna maszyna do pracy. No a to jest komputer... To, to byłby dobry komputer dla ciebie, odnoszę wrażenie. Na zasadzie masz w domu potwora, a mhm. to jest dla ciebie taka przynośna maszynka do robienia takich rzeczy lightowych, nie? No tak myślę. Taki znaczy, iPad, tylko wiesz... właśnie z klawiaturą. A, a, Trochę tak. A ja nie potrzebuję takiego komputera, bo ja potrzebuję teraz tak naprawdę trochę takiego potwora, którego ty już masz. No. E, dlatego ja już wybrałem sobie inny komputer, który jaki sobie Lada wybrałeś moment, e, za, zakupię metod drogą wymiany pieniędzy na mm -hmm. towar. Okej. Okay. I będzie to e, MacBook Pro z retinką 13, e, czyli o. ten nowy, który pokazali w tym roku. Mm -hmm. e, z mm. 16 GB ramu i 256 SSD, czyli podbity SSD i podbity RAM. I no to ładnie. on kosztuje w tym momencie, yy, no ta wersja właśnie kosztuje 8,5 tysiąca. A no ale to podnieśli ceny teraz. Dokładnie nie? taka sama wersja, tylko jakby model z rok temu, kosztuje 7,5 mhm. tysiąca, czyli dokładnie 1000 mniej. Z okay. tym, że ten 1000 dopłacasz za to, że masz ten nowy gładzik, którego jestem strasznie ciekaw. Muszę zobaczyć, jak on w ogóle działa, nie? Bo jak jak Ta, to będzie, to, to, to jak to będzie to jakiś bullshit, no to wiadomo, to może się zdecyduje na poprzednią edycję, ale dostajesz mm -hmm. dodatkową godzinę na baterii, co dla mnie jest super. Mm -hmm. Dostajesz e, tam jedną setną, jedną dziesiątą e, taktowania procesora wyżej, lepszą kartę graficzną odrobinkę. E, I szybsze SSD. -ki. To są takie rzeczy, których prawdopodobnie nie zauważy w ślepej próbie. Ale jak, ale jak już mam nie. kupować komputer za 7-8 tysięcy, m, który ma mi starczy na najbliższe 4 lata powiedzmy, no to, to chyba wydam te więcej i kupię tą, tą retinkę. A to będzie wtedy taka naprawdę porządna maszyna do tego, żebym mógł właśnie montować na niej wideo czy audio i, i jednocześnie pracować i, i tak dalej, i tak dalej, nie? 16, no, 16 giga jest takie dość przyszłościowe, 250, no 256 SSD to i tak jest więcej niż mam teraz, plus mam terabajtowy dysk na USB 3.0, no właśnie, pozdro MacBook. Mm, no. Więc jakby mm, nie będę miał potrzeby takiej, żeby coś. E, żeby. Nie będę miał większych potrzeb niż ten MacBook, a on na pewno starczy mi na najbliższych parę, e, parę lat. Także to jest mój komputer i prawdopodobnie jakoś tak, nie wiem, bo teraz się przeprowadzam. Mhm. Myślę, że około e, maja, czerwca to akurat będziesz wideo montował. <laughs> no. Żal. No. no nie, no zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, trzymam kciuki. Myślę, że to jest do, do, dobry wybór pod warunkiem, że będziesz miał u siebie w domu jeszcze monitor zewnętrzny. Myślę, tak, że niego przyjdzie taka chwila, ale nie jestem przekonany, czy przyjdzie w momencie, w którym go kupię. Bo no jak już będę większy, miał retinę, większy... no. to podejrzewam, że nie będę chciał Retinowego wyświetlacza. Wiesz o co chodzi? No, to sobie kupisz retinowy, no tak. Tak, tylko za że to jest pół to który właśnie kupuję, więc będę musiał prawdopodobnie miesiąc odczekać wtedy. Znaczy wiesz co, jeżeli nie będziesz kupował y, aplowych monitorów. Nie, 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 no ja konkretnie. prawdopodobnie kupię wiesz jakiegoś Ezio czy innego Dela. No to Eizo dokładnie, Znale. ale y, one nie, to nie są takie wiesz kwoty. Znaczy, no tak, to mniej więcej połowa No połowa, właśnie. Y, no więc musiałbym w tym momencie zamiast ja 8,5 tysiąca wydać 12,5 powiedzmy, nie? No to spokojnie, no to nie teraz, ale, ale. A, a w ja, gdybym czasie, miał tutaj tak. 12,5 tysiąca, to kupiłbym iMaca 5K. Mhm, Więc jakby pewnie tak. No. Ale to tak, to pokazali ten nowy komputer, ale przejdźmy do tak zwanego meritum, tego przysłowiowego tak. meritum. Tak. Apple Watch. Apple Watch. Pokazali, Apple Watche. powiedzieli. Pokazali, tak. I dobrze, to przejdźmy do następnego tematu. Chromebook. <grym> <grym> nie no, y znaczy tak, no, nic mnie nie zaskoczyło, bo jakby wiedzieliśmy jak będą wyglądać, wiedzieliśmy co będą robić, nie pokazali nam właściwie nic nowego, no może ceny troszkę więcej. Ceny tam... potwierdzili te, które powiedzieliśmy ostatnio. Znaczy one tam się trochę różniły tam, bo było 389 zamiast 3,99 ostatecznie, ale ceny. No, ale to tam drobnostki, ale... ale rzeczywiście. I właśnie, zwróć uwagę na to, że strasznie dużo rzeczy powyciekało wcześniej. I to zarówno jeżeli chodzi o MacBooka, chociaż tutaj jeszcze było dużo, bo on wyciekł dość wcześnie, więc wiesz, podejście do tych, tych renderów, czy jak się okazało, później prawdopodobnie zdjęć miałem takie dość luźne. Tak, dzisiaj okazuje się, że tak MacBook wyciekł, Apple Watch wyciekło to, co miało wyciec, wiesz, odpowiednio wcześnie. No i tak, kurczę, no. Hype był zbudowany trochę, ale ja wiem, czy ten Apple Watch się przyda komuś. Pewnie komuś na pewno, ale wiesz, no jeżeli oni podkręcają hype tym, że możesz kurczę narysować coś na tym ekranie i ktoś inny to dostanie, tak jak to rysowałeś, no stary. No to to jest śmieszne. Znaczy To, to, to nie jest feature, który masz w zegarku za yy, 500 dolarów, no wiesz, i, i że to macie przekonać do zakupu. Y ja powiem ci, co przekonuje do zakupu ludzi takich jak ja, kiedy ja, sam pamiętasz, jak miałem ostatnio rozkminy do czwarty nad ranem, który zegarek kupić. I mm -hmm. rozkminiałem nawet, czy nie kupić OnePlus One i Android Wear, bo wychodzi tyle samo, co Apple Watch. Ale... No, no. Jeśli masz iPhone'a, to nie ma żadnego innego zegarka, który będzie interaktywny do takiego stopnia jak Apple Watch. Po prostu. No dobra, ale, ale to, wiesz, o interaktywność... Yy... Tobie zależy na interaktywności. Ale nie, nie, nie. właśnie ja robiłem sobie research na temat tego, jak Pebble na przykład, czy Pebble Time będzie współpracował z iPhone'em. No. I problem polega na tym, że on nie będzie za bardzo współpracował z iPhone'em. Oczywiście on będzie odczytywał powiadomienia, kalendarz. To dla mnie wystarczy. Maila i całą resztę. Super. Ale nie odpowiesz na maila, nie odpowiesz na SMS-a. Nie wyobrażam sobie odpowiadać na maila i SMS-a przez zegar. Nie piszesz tak krótkich maili jak ja. Mordo, ale jak ty napiszesz? Tam nie ma klawiatury ale no nie To będziesz dyktował. Naprawdę? No, liczę na to, że będę mógł. Nie wyobrażam to, sobie tego. Wiesz, sytuacji. ale chodzi o to, że. Chętnie będę ciebie obserwował i bardzo chętnie zobaczę to chociaż raz. Kalendarz: że e... odpowiadasz na czyjś, czyjegoś maila, korzystając z zegarka. Bardzo chętnie okay. to zobaczę. W sensie, jeśli będzie akceptowało polskie, e, polskie słowa, to wysłanie jednego zdania odpowiedzi będzie przecież prostsze i szybsze niż wyciąganie telefonu, odpisanie na maila, schowanie telefonu. Tylko po prostu, o, dostałem maila, cyk, odpowiedź. E, nie mogę wtedy, mogę wtedy. E, wyślij. Koniec. To będzie super. Ciekawy jestem, no. E, zarządzanie, tak naprawdę wiesz... E, Pebble Time i jakikolwiek. Właściwie nie ma innych zegarków, takich, które są inteligentne, powiedzmy, czy smartwatche do, do Apple. Eee, z iPhone'em współpracuje, teraz to będzie Pebble Time, znaczy będzie współpracował, współpracował Pebble Time. Why think jeszcze jest. Ale to nie jest smartwatch, to jest taki. Mm... Tak, bardziej sport będzie. No. Eee, I chodzi o to, że eee, Apple Watch będzie pozwalał na zrobienie wszystkiego praktycznie, co możesz zrobić ostatecznie na telefonie. E, tylko będzie to pozwalało na zrobienie tego w prostszy sposób. Sam widziałeś, e, że mm, chociażby mm, właśnie sprawdzenie powiadomień. Wszystkie powiadomienia z telefonu będziesz miał tak samo jak masz w, teraz w iPhone'ie, wiesz, ściągasz górną belkę, tak możesz ściągnąć górną belkę na zegarku i sprawdzić wszystkie swoje powiadomienia. To jest super. Ty tego nie zrobisz. Nigdy nie używam tego. A, no ja bardzo często, bo ja mam posegregowane i nie mam tam syfu. Więc mi się tam pojawiają faktycznie powiadomienia te, które mnie obchodzą, więc rzeczy, które tam są, to są rzeczy, które faktycznie mnie obchodzą i które faktycznie chcę czytać i sprawdzać i jak będzie coś nowego, to dostać właśnie informację o tym. To, że e, będzie można, e, wiesz, na przykład archiwizować maile od razu, e, czego nie można zrobić na zegarku. To jest pierdoła, ale ja to robię bardzo często, bo bardzo często też dostaję maile, które po prostu są dla mnie takie, wiesz, for your information, koniec. Nie muszę więcej nic tym mhm. zrobić. Więc mogę po prostu jednym tapnięciem z zegarka y, które trwa mniej niż sekundę, wiesz, pozbyć się wiadomości z inboxa. Kalendarz, zarząd, nie wiem, słuchanie muzyki, akurat muzykę można też zmieniać jakby, czy kontrolować przez Pebla, mhm. ale overcasta do podcastów już nie. A przynajmniej... Ja, to nie jest standardowy ten taki... Play pauza, tak jak masz w słuchawkach? To, to tak, ale Overcast ma też swoje e, kontrolki, które są inne niż, e, niż te. No to to jest problem. Nie, 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 no, ale jest już overcast na Apple Watcha, więc nie ma problemu. Chodzi o to. Nie, ale chodzi, nie no, no, bo dobrze, chodzi o to, że no, to... Overcast override'uje niektóre rzeczy. Na przykład jest tak, że e, zamiast jak naciskasz na e, e, żeby się przesunąć do następnego kawałka, tak? No. E, na przykład na słuchawkach, no to na przykład w, w tym to będzie e, następny odcinek chyba tego samego podcastu, już nie pamiętam. E, jest, on wyraduje ustawienia e, z systemu, po to, żeby faktycznie były, były jakby powiedzmy, przyjemniejsze niż. E, niż te, które są w systemie. O, sprawdziłem. To jest tak. Na przykład ja mam do przodu i do tyłu, wiesz, jak są tego troki, żeby cofnąć i do przodu zrobić też podcast. No. no to ja mam to skonfigurowane inaczej niż w systemie. Ja do przodu mam 60 sekund, a z powrotem 30 sekund. Więc jak chcę się przesuwać do przodu, tak wiesz, klikając raz, 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 no to się całą minutę. A mogę się toczyć co 30 sekund. I tego nie mogę ustawić w systemie normalnie. Overcast override. No, ale to powinno być tak, że znaczy ja mam chłopski rozum, od razu mówię. Wyobrażam to sobie tak, że jeżeli w Overcastie na telefonie ustawisz sobie, że play działa tak, pauza działa tak, do przodu działa właśnie 60 sekund, a do tyłu działa 30 sekund, no to każde każdy urządzenie, które wykorzystuje defaultowe ustawienia play, pauza następny, poprzedni, czyli nawet jeżeli wetkniesz tam słuchawki, które mają guziczek i tym guziczkiem to naciskasz, no to, yy, to one powinny działać tak jak Overcast im nakazuje. Znaczy, może masz rację, może powinno to tak działać, może bo, to tak działa. Bo, to, bo to jest API chyba, no wiesz, no, jeżeli masz API, wpinasz się po prostu bezpośrednio do defaultowego guzika. Play pauza, no to kurde, no to co, co to za, za filozofia? Wydaje mi się, że wiesz, jakby Pebble też może to umieć. Może, 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 i, może i to prawda. Ale jest dedykowana apka Overcast'a już na Apple Watcha będzie, nie? więc jakby to też jest fajne. E, fajne... Nie no, to super, ale to też nie, 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 nie oznacza, że na Pebla nie mogliby jej napisać. Prawda? Hmm. No, mogliby. No, prawdopodobnie, ale nie zrobi tego Arment, więc to jest inna sprawa, nie? Na Peblu... No to to jest problem Armenta. Na Peblu nie sprawdzę Instagrama. Hello, to jest zajebiste. Siedzenie w kilku i oglądanie Instagrama <grym> jest super. To jest tak słabe. Widziałeś tą apkę, jak ona jest napisana? Działa. Jak można zrobić apkę Instagrama, gdzie masz feed i żeby dać lajka zdjęciu, to musisz nacisnąć na zdjęcie, czekasz aż się załaduje, wejść w szczegóły i dopiero zobaczyć, że tam jest ileś tam lajków i dopiero kliknąć na... Eee, serduszko. Staro. Może działa double tap, tylko nie, Hello, tylko nie pokazali czy... tego w ten sposób. No to dlaczego nie pokazali tego w ten Możesz sposób? Możecie pokazać, wiesz, jakby jak będą, jak wyglądają... Proszę cię, Orzech, to tu było najgorsze, co ja widziałem na tej prezentacji. Instagram na zegarku, który trzeba wykonać cztery tapnięcia, żeby dać lajka. Like no ja cię kręcę, no. To mnie zbuwersowało aż. Aż się teraz nawet podkręciłem. Ale to już, dobra, przejdźmy dalej, bo... W każdym razie on po prostu pozwala na zrobienie tego na co nie będzie pozwalał żaden zegarek z, nie od Apple no bo nie ma ograniczeń znaczy, wydaje mi się, szczerze mówiąc szczerze mówiąc, wydaje mi się że mimo wszystko nawet jeżeli double tap działa na zegarku to mimo wszystko wygodniej będzie jednak oglądać te zdjęcia na yy, telefonie bo znaczy ja, ja nie, nie czy... twierdzę że nie ale chodzi o to że będzie, będziesz mógł no ja rozumiem że można okej okay. No, wszystko rozumiem. Tylko czy to będzie faktycznie wygodniejsze? Czy ty, idąc do kibla przysłowiowego, a raczej wcale nie przysłowiowego, bo dosłownego kibla, czy faktycznie Mitycznego. będziesz wolał iść tylko z zegarkiem, zostawić telefon? Yy, nie, na ten, nie, 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 nie. Nie mówię, że, nie mówię, że będę. No, okay, chodzi o to, że gdyby, są takie. Gdybyś sytuacje. gdybyś miał wybór? Nie, no gdybym miał wybór, miał to wybór. ja wezmę iPada albo komputer. A, no to już w ogóle, ale nie. Chodzi o to, że wiesz, czy będziesz, będziesz mia, miał takie poczucie, że okej, okay, nawet jak nie wezmę telefonu, to na tym zegarku sobie obczaję Instagrama. Wiesz, że jakby będziesz myślał o tym, no, spoko, to jest tak będę samo Będę mógł to tak zrobić, no wiesz. Chodzi o to, że będę mógł dokładnie tak zrobić. Ale nie będzie to tak samo wygodne i wtedy ale mogę się założyć, że będziesz myślał, tak nie samo no, wygodne, kurna, chyba... Wojtek, to jest dokładnie tak samo podejście, że tak samo wygodne nie jest na przykład pisanie artykułu na iPhone'ie co na komputerze. No ale można to zrobić. I ludzie teraz są, no, no którzy dobrze. to robią, wiesz. Chodzi o to, że no, Chore skóry. Nie, mo nie, nie można pracować na iPadzie. No i Federico przychodzi i mówi, Kuwa, można. Wszystko można i będę pracował na iPadzie. Wiesz o co no chodzi? dobrze, ale, ale to już jest ekstremalne. No ale czy to jest super ekstremalne? To są takie, są takie przypadki. Albo na przykład to, że y, będę miał pas buka na ręce, jak biegnę do samolotu, mogę po prostu przyłożyć telefon. I po... To jest bardzo fajne. Tutaj przyznaję, że to absolutnie ma sens. Y, bieganie i tak dalej, czyli rzeczy, których nigdy nie będziemy robić. Mm. Chociaż. E, nigdy nie mów. Nigdy. E, to, że nie wiem, czy ko nie korzystałeś z takiej aplikacji City Mapper. To jest apka, z której nie. korzystam, jak jestem w Londynie, i to jest apka do właśnie przysiadania się. Takie jak dojadę, tylko że. W... Znaczy, nie, to ona nie tylko w Londynie działa, ale między innymi w Londynie i tam z niej korzystałem. I, mhm. powiem, i ona też będzie miała swoją wersję na Apple Watch. I jest doskonała. To, ta apka w ogóle. To jest najlepsza aplikacja, z jakiej korzystałem, bo ma najlepszy feature, jaki kiedykolwiek widziałem, i nie rozumiem, dlaczego jak dojadę jeszcze tego nie ma. Jestem w tym no. miejscu, jestem pijany. Zabierzcie mnie do domu. No, I on okay. pokazuje po no prostu najkrótszą no, na no, trasę, albo nawet podaje numer do, do tego, do taksówki, nie? E, to, mhm. że będziesz mógł bardzo szybko e, zanotować coś e, w Evernote'cie, z którego nie korzystam ja, ale chodzi o to, że będziesz mógł. Wiesz, na zasadzie klikasz i e, no prosta notatka dźwiękowa. Dan. To są rzeczy, które można robić po prostu. Idąc, biegnąc po schodach, cokolwiek. Jeszcze jak Siri będzie działać po polsku, a prawdopodobnie będzie działać po polsku. Szczegu... No, już mm. pamiętasz, że pierwsze wycieki. No, wycie były pierwsze wycieki, teraz y, chyba jest dla czeskiego albo ruskiego. Znaczy, ruski już był, ale. By, były, były jakieś języki, które gdzieś obok nas się pojawiły już w Siri, więc podejrzewam, że mhm. polski będzie. Jak będzie tylko polski język, no to w ogóle korzystanie z tego będzie jeszcze wygodniejsze, no bo co, będziesz tak naprawdę tylko szedł, hej Siri, powiedz mi, jakie mam następne spotkanie, hej Siri, czy możesz napisać maila do, wiesz, i ona to zrobi, bo po angielsku to działa naprawdę dobrze, tylko, że mhm. jest jakiś poziom okordnesu, żeby mówić do zegarka po angielsku. Ja w ogóle uważam, że mówienie do zegarka jest trochę słabe, nie, ale chodzi o to, że kiedy już Musisz i masz zegarek, który to umożliwia, to prawdopodobnie nie będę to robił do jakiegoś stopnia. O ile nie będę czuł się dziwnie, i na pewno nie będę robił tego w miejscach publicznych, gdzie są inni ludzie. Ale będę mógł po prostu wiesz, wziąć zegarek i na przykład tapnąć coś i napisać maila, właśnie mówiąc. Bo będę... A to ja ci sprzedam śmieszną rzecz, bo mimo tego, że mam telefon i zegarek, bo tak mówisz o mówieniu do mhm. zegarka, nie? Mam zegarek smart całkiem mam telefon w kieszeni idę sobie po mieście. Natomiast mam kurtkę, która w ogóle już nie mam siły chodzenia w kurtce, pewnie wszyscy to czujemy, czekamy na wiosnę, ale mam kurtkę obudowana, wiesz, mi ciężko mi podciągnąć. No okej. Okay. Ciężko mi podciągnąć rękaw, żeby zobaczyć godzinę na zegarku, a telefon mam w kieszeni, ale mam słuchawki. I wiesz, co ostatnio obszeriłem? Hmm? Przytrzymałem guzik na słuchawkach, włączyła się Siri, a ja powiedziałem: Hej Siri, która godzina? A ona mi odpowiedziała. I wtedy było, mówię wow. Czyli to jednak ja działa. Bardzo... Czyli są sytuacje, w, w których faktycznie. E, Mimo tego, że to jest durne, absolutnie, znaczy stary, no wystarczy, że podciągniesz sobie rękaw. Nie, nie chciało mi się. Wolałem przytrzymać guzik na słuchawkach i powiedzieć, Ej, która jest godzina? I ona mi powiedziała, bo byłem akurat na przystanku, chciałem sprawdzić, wiesz, czy, czy, czy już mój autobus odjechał, czy nie. I to było ciekawe doświadczenie. Zrobiłem to raz w życiu. Bardziej chyba po to, żeby. A, ciekawe, czy taka komenda w ogóle działa, nie. Ale działa. I dla mnie na razie Siri to jest w ogóle totalnie eksperymentalny Ja z Siri korzystam. Nie umiem w to, ale to było ciekawe. Ja z Siri korzystam. Ostatnio dostałem takie pytanie w pracy, czy korzystamy z Siri. I ja okazuje się, że sprawdziłem z czego korzystam, jeśli chodzi o Siri. W sensie zacząłem zwracać uwagę na to, kiedy korzystam. I z Siri mhm. korzystam e, na no, dwa sposoby, tak naprawdę, w tym momencie. Bo nie no. mogę odpisać na maila, no bo nie będę odpisywał po angielsku na maila, który jest po polsku, bo to byłoby głupie. Na SMS to samo. No, trochę by było. Głupie. Trochę taki przypał, nie. Ale mhm. to, co robię, to jest set timer. I wiesz, na przykład wkładam ryż set timer 10 ten minutes I on mi robi timer na 10 minut. I to jest spoko. Bo to jest, wiesz, mhm. na zasadzie telefon zawsze obok mnie gdzieś leży, albo słucham czegoś właśnie, więc tylko też przytrzymuję set timer. A druga mhm. rzecz, którą robię, to jest uh, call mom. I dzwoni do mamy. Oh. I to jest super. Oh bo mam mamę zdefiniowaną, jako mam i po prostu on dzwoni i jest ok I wiesz, wychodzę po prostu, słucham muzyki, klikam i od razu się, się Siri uruchamia. Okay. Kolejna rzecz, która jest spoko i w którą nie powiesz, że nie, to jest e, zdarza się korzystać z map, żeby znaleźć jakieś miejsce, do którego masz iść i idziesz z telefonem jak debil w ręku, żeby patrzeć... A, i byś szedł z ręką I on będzie, i, wgiętą wgiętą Nie, nie wim, bo on będzie wibrował i mówił ci, gdzie masz iść. No właśnie o tym nie mówili w ogóle tak, w tej, tak, na tak, tej konferencji, tak mówili na tym w poprzedniej. No ja cały Ciekaw czas się czy to zostało. Kolejna rzecz, która jest y, spoko, nie wiem czy to brzmi jakbym sobie usprawiedliwiał fakt wydania 2000 zł, ale na przykład to, że możesz... Trochę tak. To, że możesz y, obsługiwać Apple TV y, czy prezentację przez zegarek. Mm -hmm. Znaczy no... Okej, okay. że znaczy, ja sobie wyobrażam tą sytuację, kiedy stoję na przykład na prezentacji, nie? To mam do wyboru mieć pilota albo iPhone'a do sterowania keynote'em, albo zegarek. Ja biorę iPhone'a. Dlaczego? Bo to jest bardziej naturalne, bo pilot i coś, co masz wiesz w ręku, trzymasz to i jest, masz. Pewny, pewny ścisk dłoni i wiesz, że jak tapniesz, to tapniesz, a nie, że trzymasz jedną ręką, swoją drugą rękę de facto i naciskasz małym paluszkiem na zegarek. To zależy. Mm. To zależy od tego, jak to będzie, ta apka będzie działała, bo jeśli ona będzie działała w taki sposób, że ja będę widział jednocześnie slajd, to jest dość spore ekranem, wszystko. W sensie może być tak, że będę widział mniej więcej, co jest na slajdzie następnym. I to będzie swajpowalne, wiesz, stoję po prostu i swajpuję sobie przez drugą ręką po prostu przez ekran, tak? O. I przerzuca mi się slajd. To jest spoko. To jest bardzo spoko. No to ja wolę nacisnąć jednak, mimo wszystko. I albo Też mieć ten Nie nacisnąć, bo na jest iPhone coś tam. No, super force Touch będzie zaraz w iPhone'ie 6S, którego mam zamiar kupić, więc Elo. No, w każdym razie. E, ja bardzo chcę, bo ja bardzo chciałbym móc. E, Ważne rzeczy, które mam w notyfikacjach, bo ja mam tylko, jak mówiłem, tylko ważne rzeczy w notyfikacjach. Chciałbym je robić na zegarku, bo wiem, że większość z nich nie wymaga ode mnie wyciągania telefonu z kieszeni. A y, to może być problem pierwszego świata, ale wolę mhm. mieć takie problemy pierwszego świata niż się jakoś spinać czy coś. Y, więc także, tak, to jest rzecz, którą chciałbym robić i z racji tego prawdopodobnie y, początek maja też tak się zbiega z naszym rozpoczęciem wideo ale prawdopodobnie mm -hmm. początek maja będzie momentem, w którym zrobię sobie taką malutką podróż do e, takiego kraju, e, który może wam się kojarzyć na przykład z drutem kolczastym. Mm -hmm. Chodzi mi o Niemcy. Myślałem, że Izrael, ale nie wiem. Tak. Więc, więc to sobie wymyśliłem, że pojadę i go kupnę prawdopodobnie. Tak będzie. No dobrze, no. Ale a, ja nie wiem, ja bym się zastanowił, czy to ma sens. Szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą generację. Sam dobrze że wiemy. Dlatego jak kupię to jest najtańszą generację, pierwszą. I to jest 2000, jak będzie jak wytrzyma rok, to jest tyle samo, ile wytrzymuje iPhone dla mnie i ile tyle samo, ile wytrzymuje cała reszta, więc to nie będzie dużej różnicy. I teraz będziesz musiał wymieniać dwa sprzęty co rok, a nie, a nie jeden. Trochę boli, co? Znaczy nie, no wiesz, z iPhone'a nie zapłaciłem jakby nie, bo to jest pracowy. No okej, okay, no. Kompa wymieniłem, jeszcze nie wymieniłem, a wymienię po dwóch latach. Trzech latach? Dwóch latach. Dwóch latach kompa. No iPada też po dwóch latach wymienię. Jakby generacji. Nie, no po roku wymienię tak naprawdę, bo chcę na, na gwiazdkę zmienić iPada. No to, to faktycznie, ale e, może się okazać tak, że nie będzie potrzeba go wymienić za rok, tylko za dwa lata, bo się nie będzie... Chociaż e, podejrzewam, że baterie ulepszą. No na pewno, na pewno. Bateria to jest główny... Isiu, że tak powiem. Znaczy fajnie to rozwiązali, bo mm, mimo tego, że e, nawet jeżeli bateria ci padnie ostatecznie i on wiesz, straci możliwość łączenia się z telefonem i tak, dalej, i tak dalej, to nadal przez następne 72 godziny może wyświetlać godzinę po prostu. Więc to jest akurat OK, znaczy, zostało to fajnie rozwiązane, że gdzieś tam jeszcze jakaś końcóweczka baterii zostaje na to, żeby jednak ci wyświetlić. Co czas. ten zegarek no, będzie wyświetlał godzinę? No. <laughs> Szalony, nie? Ale, ale to dobrze, no to, to w porządku. Codzienne ładowanie. Właściwie ja robię to już dzisiaj, natomiast ja to robię yy, dziennie, ładuję zegarek jakieś 15 minut. Jak już zresztą mówiłem. Yy, I ładuję się do no dobra. 100%, a ten Apple Watch będzie się ładował po prostu całą noc, no więc to jest kwestia, że nie nosisz go w nocy i nie możesz śledzić swojego No, bo on sumu, nie śledzi... potrzebujesz innego urządzenia. No bo No, no bo nie śledzi tak, po prostu bez defaultu, nie? Ale oczywiście. E, 18 wiem. godzin na baterii, a ten większy model jeszcze, jeszcze więcej. No dobrze, no to znaczy cały dzień wytrzyma, no nie ma, podejrzewam, że w... w Ciśnięcie z niego tych ostatnich soków będzie dość trwało. No trudne, że to jest cały... pewnie tobie się może no, udać. No że to jest hmm. dla mnie to jest. On będzie wytrzymał jeden dzień takiego hard use i to będzie tyle, nie? Ale to wciąż. Chociaż ostatnio, dzisiaj nawet rozmawiałem, rozmawialiśmy przecież na czacie, że Pebble time tydzień do 10 dni na, na no. stylu. No. no, jeszcze ma ładne animacje. na, 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 na. Ale kupisz Pebla? Wiesz co, no wiesz, ja mam teraz tego y, Basis i mi się podoba. Jakby nie czuję potrzeby, ale gdybym nie miał żadnego zegarka, ale o, gdyby była taka sytuacja, dostałem tego Basis na przykład na testy i po dwóch tygodniach muszę go oddać. nie? Mm -hmm. I poczułem, basis że. tygodnie. samo co Apple Watch, tak tylko powiem. Do, nie, no 250 dolarów, tak? No to Apple Watch kosztuje. E, sprawdziłem w e, Amazonie, no bo tam stamtąd można w tym momencie kupić. I to jest. No, dwa... Na stronie 250. No ale okej. Okay, na Amazonie okay. nie można kupić Pol do Polski z innego miejsca niż z Amazonu. Mm -hmm. I na Amazonie okay. po, po jakby przewalutowaniu. W liczeniu, wszystkich 2000. No okay. Czyli dokładnie tyle, będzie kosztował. E, yy, a no to za dużo. Znaczy, jak na ten zegarek to za dużo. W każdym razie, gdybym właśnie go nie miał, ale poczuł, że kurczę. To rozwiązuje kilka moich problemów, bo tak jest. Zresztą już o tym rozmawialiśmy. No bo to bym jeszcze, się bardzo mocno na zastanawiał nad Peblem, Szczególnie jeszcze yy, dlatego, że wiesz, no on jest jednak yy, multiplatformowy, crossplatformowy. A nie, a... przepraszam, błąd. No właśnie. Czy kosztuje. Tam... Czyli tyle no, to samo, to co Pebble, Cię, No, No to wiesz, no właśnie. Więc ostatecznie pewnie bym się zastanawiał nad Peblem, właśnie tym nowym, bo uważam, że jest bardzo fajny, jest to fajnie pomyślane i, i działa z oboma systemami. I to jest jego przewaga nadal, nadal. Nie, ja... a, a powiadomienia mi wystarczają zupełnie. Znaczy ja, jestem... ja nie muszę z nimi interakcjonować. Ja yy, prawdopodobnie będę miał szansę przetestować sobie... Ty testowałeś już Gear S. Tak. No, a właśnie w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie, się pobawię Giresem, pobawię się y, Samsungami, jeszcze nie wiem jakimi. Okej. Okay. Y, I zobaczymy, jak to się będzie spisywało, i, i, i jak to będzie wyglądało wtedy moje użytkowanie telefonu. Dziwnie będzie trzeba telefon na dwa tygodnie. No. Prawdopodobnie no. będę nosił go w kieszeni i tak, gdzieś tylko z inną kartą, tylko po to, żeby mieć dostęp do wszystkich rzeczy swoich. Nie, no to nie będzie dobry test, to musisz się od niego faktycznie odłączyć. Możesz mi go zostawić. Okej. Okay. Prze Przekonałeś mnie. No właśnie. Nie, no okej, okay, okej. Okay. Znaczy, no, Apple Watch kurczę, no oczywiście znowu nowa kategoria, ale nadal... nadal uważam, że MacBook. I jego wejście USB-C to jest coś, co jest zdecydowanie ważniejsze. I znowu wracamy do Research Kit, czyli do tego, o czym nie powiedzieliśmy, ale chociaż ostatnie dwa zdania. Tak, to jest rewolucja. Szkoda tylko, bo uważam, że te dane powinny się zbierać same. To znaczy, że użytkownik nie powinien musieć ściągnąć aplikacji, uruchomić aplikacji, wyłączyć ten test. Przejść się prosto, albo coś tam wiesz, tak jak pokazywali na tej prezentacji. Tylko tyle, ile się da tych danych zbierać, wykorzystując wszystkie czujniki, które są w iPhone'ie, one powinny się zbierać same i z nich powinny, znaczy, najlepiej jakby one same trafiały oczywiście za zgodą użytkownika na serwery tych przysłowiowych lekarzy, tak. Którzy już sobie je analizują i na przykład są w stanie postawić jakąś tam diagnozę dotyczącą którejś z dziedzin, które mogą bazować właśnie na tych danych, tak? Ale ostatecznie research nowych leków czy, czy, czy chorób, jak one się rozwijają, przy wykorzystaniu właśnie sprzętów mobilnych, doskonała sprawa. To powinno iść dalej i, i myślę, że. Znaczy no nieprzypadkowo i, i ja się akurat z tym zgadzam, zdrowie jest najważniejsze i y, Apple dotyka tego zdrowia, y, więc dotyka najważniejsze rzeczy w naszym życiu, co nie jest łatwe do komunikowania, bo wiesz, znowu rozbija się to o te dane i oni tak mówią, że to tylko wy macie do nich dostęp i jak wysyłacie to zawsze ze zgodą, bla, 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 ale wiesz, no ostatecznie różnie to bywa. Obiecanki, cacanki, CIA już ma swoje systemy przygotowane do hakowania sprzętów Apple'owych, więc no cóż. No tak, nie wiem, co, co, mam, co mam dodać. Nie wiem, może się nie zgadzasz. Nie, no, zgadzam się. Tylko mi tak w głowie, jak w momencie, w którym zaczynałeś o tym wszystkim mówić, to mi tak w głowie latały jeszcze inne rzeczy. Chociażby dane z właśnie z krąbukami, i. Tak, jakby taka wyższa idea, czy krąbuki mają teraz trochę więcej sensu, i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które musimy przegadać, mam wrażenie, z Sebą Górskim, bo już, bo już zapowiedzieliśmy, że temat krąbuków będzie poruszany, jak będzie Seba z nami. Tak, hmm. tak, tak, tak. A w ogóle tak, tak, ale tak krótko, korzystasz ze swojego jakoś tak często, czy coś? Nie. No ja tak. No ja wiem, bo ty masz napiętro. Ja nie mam piętra, ja, może dlatego. Za... Dziś jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Za pięć dni też nie będę miał piętra. O tak, tak. E... Przeprowadzka mocno. Wejdziemy z z sąsiadami. To, to, no, to, to prawda, no, będziemy mieli do siebie dosłownie parę kilometrów. Na, na, na rowerze w to jest 20 co minut. W warszawskich warunkach jest, jesteśmy sąsiadami. To, to prawda, tak. Yy, no tak, tak, tak. Ja się cieszę, bo wiesz, będziemy mieli bliżej, będziemy mogli robić to wideo bardziej sprawnie, bo jednak dojazdy do siebie, bo tutaj rzeczywiście nie możemy być gdzieś poza sobą. Znaczy, można by to tak zrealizować, ale to by nie, nie miało takiej energii, yy, mimo wszystko. Yy, więc, na, no cóż, no musimy się widywać, więc Orzech stwierdził, że wynajmie mieszkanie blisko. Tak było. Czy to <laughs> dlatego? Tak było, dokładnie tak było. No właśnie. Ale zanim przejdziemy do następnego tematu, chciałbym powiedzieć o sponsorze, którego zapowiedziałem na początku odcinka i on jeszcze jest w tym odcinku i chciałbym o nim powiedzieć, tak. Więc naszym sponsorem jest Iglu Software i Iglu to intranet, który faktycznie polubisz. To jest taka platforma tak naprawdę do dzielenia się wiadomościami, dokumentami, do, do utrzymywania kontaktu ze wszystkimi osobami, które masz w pracy. Ale w bardzo fajny, w bardzo prosty i przyjemny sposób, e, który jest totalnie różny od tego, co widzimy aktualnie w korporacjach, na przykład e, jeśli chodzi o SharePointa, czy takie, nie wiem, był, było coś takiego kiedyś od Microsoftu, coś nazywało Yammerem. Iglu to intranet, który faktycznie wygląda dobrze, bo jest zrobiony przez ludzi, którzy wiedzą, że ludzie będą tego używać. E, Aktualnie pojawiła się nowa wersja jakiś czas temu, która nazywa się Wiking, i ona rozwinęła kwestie zarządzania dokumentami, czyli to jak z nimi pracujecie, jak wprowadzacie z nich zmiany, jak zbieracie opinie pracowników o tym, co jest w tym dokumencie, czy na przykład jeśli wrzucicie jakiś, nie wiem, social media policy, czyli co możecie wrzucać w social media, to możecie zobaczyć, kto co o tym sądzi, a także kto ten dokument przeczytał. Więc. Wiecie, wiecie, kto jest na bieżąco z tym, co się dzieje w Waszej firmie. E, więc jeśli Twoja firma używa starego internetu, który wygląda badziewnie, e, to powinniście spróbować IGLU. Więc aby wesprzeć Yesos Podcast, e, sprawdźcie iglusoftware.com ukośnik Yesos. A my dziękujemy IGLU za sponsorowanie tego i ostatnich dwóch odcinków. Bardzo dziękujemy. A w przyszłym odcinku nowy sponsor. Mm. Ale to będzie w przyszłym odcinku. Także. E, Przejdźmy do następnego tematu, Wojtek. Dobrze, przechodzimy. Ale głośno piszesz na tej klawiaturce, Przepraszam, wiesz? to jest tak zwana notatka podcastowa, którą dopisałem, żeby nie zgubić jej, jej tej myśli. Ale to, no widzicie, dobrze. dlatego y, ja bym potrzebował chyba ten komputer z tym Butterfly coś tam, bo bym pisał może ciszej. Kiedy, ja nie wiem, czy ona jest kiedyś cisza. Kiedyś miałem, e, miałem taką akcję, taka dygresyjka wspominkowa, powiem ci. Mhm. A propos pisania głośno na klawiaturze, e, że spała u mnie dziewczyna. E, u... U, dobrze się zaczyna. By, było tak, ona spała na łóżku, a ja e, zaraz obok tego łóżka miałem biurko, komputer i klawiaturę. to był czas, kiedy miałem desktop i tak dalej, i tak dalej. I to była no. taka klawiatura, powiem ci, znaczy ona była doskonała. To była mega pieniężna klawiatura, mechaniczna, wiesz, w ogóle totalny luksus, jeśli chodzi o... Pisanie i cały film pisania i ten dźwięk, nie? Tylko, że ten dźwięk był mhm. spoko, jak się pisało w trakcie dnia, a nie jak spali wszyscy ludzie. I jak tylko przed moment, w którym ona szła spać i ja chciałem coś robić na komputerze, to miałem po prostu zakaz, żeby cokolwiek pisać na komputerze, bo była tak głośno. No. I nawet przez chwilę e, roz, ten rozważałem kupno takiej, wiesz, plastikowej klawatury za 20 zł, takiej, co, nie, co można im oblać, wylać i tak dalej, na nią rzeczy, i ona jest taka strasznie cicha. A nie rozstałem się z dziewczyną, więc nie było problemu. <laughs> okej. Okay. To, to nie jest happy end, chociaż, no nie wiem, może jest. No wiesz, jakby taka śmieszna, prawda, sytuacyjka. <laughs> no tak. No więc okej, okay, rozumiem. Rzeczywiście pisanie może być czasem zbyt głośne. Ja zdaję sobie sprawę. Ale wiesz co, właśnie, Taka a propos jeszcze tej klawiatury. Chciałbym, żeby ta nowa klawiatura wyszła w wersji bezprzewodowej do stacjonarnych maków i chętnie bym, chętnie bym najpierw oczywiście przetestował to raz, a dwa później ewentualnie kupił, jeżeli będzie wygodniejsza, bo ta na kablu i ta bezprzewodowa też one są takie. Tak, coś w nich jest, skurczenie. nie Mi tak. się strasznie podobają. Ja... ja wolę macbookowe na przykład, a ta, yy, ta na kablu jednak jest troszeczkę inna. Jest ma wyższy skok, a ja wolę chyba już płytszy. Ja się powiem ci, że jak przyjdzie ten moment, w którym yy, w końcu się przeprowadzę, już wszystko poustalam sobie poustawią poustawiam tak jak chcę, tak dalej, tak dalej. prawdopodobnie będę musiał zrobić troszeczkę miszmasz w tym nowym mieszkaniu, bo tam nie jest do końca tak meblowo, jak ja bym chciał i nie ma miejsca na biurko. W sensie jest miejsce na biurko, ale stoi w tym momencie tam szafa. Mm -hmm. e, więc e, tutaj Wojtek do ciebie e, mordo będziemy ten, przedstawiać szafy e, to mm. ja prawdopodobnie yes. wtedy jak już będę miał komputer w sensie kupię sobie tego MacBooka z rodziną, a nawet jak nie to i tak kupię sobie może no, o może zrobię najpierw tak, że wcześniej kupię monitor po prostu, a potem e, będę zmieniał komputer, bo jak będę miał monitor duży, będę mógł pracować na dużym monitorze chciałbym no. mieć klawaturę tak jak ty tylko, że ja bym chciał bez kabelka, tak jak biały człowiek bo mógłbym jednocześnie korzystać z niej e, przy iPadzie no jasne. E, no to chciałbym mieć klawaturę Aplaską. Nie wiem. Ja jestem bardzo ciekaw, kiedy jacyś ryslerzy będą mieli już e, klawatury te, znaczy te komputery nowe MacBook, bo ja jestem ciekaw tej klawatury, jaką jak, jak się czuje pod palcami. Bo dla takich ludzi jak ja, to którzy. Znaczy, bo ja nie jestem programistą, ale dużo piszę na komputerze, to. E, to jest jakiś ważny experience tego, jak klawiatury się czuje pod palcami. Jest bardzo dużo komputerów, na których ja po prostu nie mogę pisać, bo mam ochotę uczyć sobie palce. nie? A Aha. to jest całkowita jakaś zmiana, duża różnica w stosunku do tego, co jest teraz, bo te klawisze mają inaczej wchodzić. One mają całe wchodzić, a nie tylko tak, jakby wiesz, częściowo powiedzmy, jak naciskasz z boku. Więc to Aha. jest, to będzie prawdopodobnie duża zmiana, ale no, zobaczymy. Czekamy na na info od resellerów czy będą już mieli, a być może, może nagramy coś z tym komputerem, ale nie będę niczego takiego mówił głośno. No tak. No cóż, zobaczymy, zobaczymy, przyjacielu. Myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak, 52 cieszy, odcinek że... w miarę standardowo, myślę. Tak, mimo wszystko. Znaczy, my świętujemy w Katowicach po prostu nasze urodziny, więc zapraszamy jeszcze ponownie. Zapraszamy. Mamy nadzieję, że przyjedzie dużo ludzi do spotka. Największe urodziny. Jest to podcast pierwsze, bo huczne i w ogóle fajne. Obserwujcie nas na Snapchacie. Na pewno nie wiem, czy, czy Wojtka, ale na pewno mnie i to jest Paweł Orzech, tak samo jak jestem na Twitterze, na Facebooku, bo ja prawdopodobnie całe te nasze urodziny będę w jakiś sposób snapchatował, pokazywał, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Mm, nie wiem, czy to było słychać od powietrza. Mm, coś tam psyknęło. Ja, jeżeli internet pozwoli, to będę się starał nie tyle wrzucać, bo oczywiście na pewno jakiś kontent będę wrzucał jakieś tweety i tak dalej, ale chcę przetestować nową apkę. I tu bardzo szybkie info. Znowu przedłużamy cały czas, ale szybkie info. Nowa apka nazywa się Mirkat, tak jak może jak się nazywa to. to jak Mira i kot. No nie, ale. Meerkat, zresztą no to już to jest e, taki preriowy, ten? czy... O, to preriowy piesek, chyba, tak, tak, tak. I e, ma ikonkę podobną trochę do Snapchata w ogóle, tylko że właśnie tam jest ta, ten. piesek, Ten preriowy piesek taki śmieszny. E, apka się łączy z Twitterem, i uwaga. Jednym kliknięciem wpisujesz tylko opis i naciskasz streamuj na żywo. I wtedy na Twittera leci tweet: Ej, możesz oglądać stream Ghosta na żywo z tam, gdzie teraz jest. I faktycznie, jeżeli wejdziesz na stronę, to masz stream, po prostu oglądasz to, co ja wrzucam. Tak? I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo prosta. I nawet można komentować ten stream. I ja dostaję u siebie na ekranie wszystkie komentarze dotyczące tego streamu. E, e, i, a tak naprawdę to są tweety, które są odpowiedziami do tego konkretnego tweeta i to jest niesamowicie proste rozwiązanie i wykorzystanie tego e, e, twittera jako narzędzia. Jest mega widzę, że już zacząłeś korzystać, bo już mi się <laughs> telefon zeświecił i w ogóle widzę live stream od Pawła Orzech nie będę teraz otwierał, żeby dźwiękiem tutaj nie zniszczyć e, naszego podcastu ale kurczę, to jest naprawdę fajnie napisana aplikacja, ktoś tam mówił, że, że mu się wysypała ale, ale mam nadzieję, że, że jeszcze wytrzyma ten hype, bo ostatnio trochę głośno o niej było. Mam nadzieję, że, że, że faktycznie to znaczy, moim zdaniem Twitter powinien ją kupić i rozwijać tą funkcję jakby wewnątrz Twittera, bo jest, no prościej się nie da. Prościej się nie da streamować. Jeżeli masz łącze to po prostu naciskasz jeden guzik i jesteś online i to jest super. I bardzo ma, mam nadzieję, że na IM łącze pozwoli na to, żeby pokazać wam coś ze środka, coś, coś totalnie na żywo. No to ja chyba będę też z tego korzystał, bo ja, ja to ściągnąłem już jakiś czas temu, mm. ale ona leży na tej piątej czy tam czwartej stronie ikonek i wiesz, jest tak, a kiedyś skorzystam. O, i jakaś jedna osoba właśnie dołączyła do tego, żeby oglądać. Dominik Kowalczyk właśnie ogląda, jak się kończy Jesus Podcast. Znaczy... Skończyli się na 52. odcinku. Tak, dokładnie na nim się skończyliśmy. No dobrze, Orzeszku, bardzo Ci dziękuję. To był 52. odcinek tradycyjny, nietradycyjny, ale dość, po, dość standardowy chyba. E, cieszymy się bardzo, 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 że jesteście z nami przez tyle odcinków. Jeżeli zaczęliście nas słuchać od tego odcinka, zapraszamy do starszych odcinków, bo tam też jest dużo złota. Wojtek, poczekaj, e... bo ty tak mówisz, a mnie tu już pięć osób ogląda. Co ja mam zrobić? No, a no tak, bo oni nie słyszą, co ja a mówię. nie słyszą, no co ty mówisz, Wojtek. E, no, ale tak. Wojtek teraz e... mówi rzeczy dla tych, którzy nas oglądają, dla tych, którzy nas słyszą, to Wojtek mówi tak. rzeczy. Ja mówię, że zakończmy to Wojtek, ja się będę bawił zaraz tym. Polecam ci bawić się. Bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję jeszcze raz naszym wszystkim słuchaczom. Cieszę się, że jesteście z nami i dla nas to jest niesamowita przygoda i myślę, że no cóż, no, rozwijamy ją na kolejny na kolejny poziom, więc bądźcie z nami dalej. Także tak, słyszymy się już za tydzień w